A jeszcze jest opcja, że można sobie przypiąć do buta i wtedy to w ogóle jeszcze opaska podpowie, czy dobrze stawiamy stopy biegając. To były rzeczywiście tafony z prawdziwego zdarzenia. Poza Kyocerą nie widziałem, żeby ktokolwiek coś takiego robił. No i teraz co ważne, do modelu Pro, słuchajcie, Xiaomi dodaje hulajnogę. Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie. To była bardzo A duża premiera, Xiaomi? huczna, światowa, Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro. No Telefoniki, które popatrz. wyglądają w zasadzie identycznie i tak naprawdę jakoś bardzo mocno się nie różnią, chociaż w sposób istotny, natomiast te różnice nie są jakoś tam strasznie liczne. To znaczy mają na pewno różne procesory, tak? No Tak, to jest. dokładnie. Różnią się prockami, natomiast to nie są procesory tak, że ten drugi jest dużo gorszy od tego w Pro. No, po prostu są inne. Oczko niższy, ale nie aż tak strasznie. Najważniejsze, że takie same mamy 6,67-calowe wyświetlacze OLED-owe z tą rozdzielczością taką 1,5K, nazwijmy to 2712 na 1220 pikseli. I to mamy. 144-hercowym odświeżaniem, czyli tym wyższym. I wysoką jasnością do 2600 nitów, ale to jest jasność ta szczytowa, pikowa, a typowo to jest 1200, więc tak nie napalecie się jakby na tą super, hiper jasność, bo normalnie to jest 1200. Też dobra oczywiście, ale nie aż tak imponująca jak ta szczytowa, nie? To mamy pierwszą różnicę, znaczy właściwie to drugą różnicę po procesorach, bo Corning Gorilla Glass jest różny. W tym słabszym egzemplarzu podobno jest piątka, a w tym silniejszym Victus. No tak, ale już na przykład aparaty do selfie są jednakowe, 20-megowe i tylne aparaty właściwie też są identyczne, bo są 50-ki główne z optyczną stabilizacją obrazu. Tam oczywiście z dopasionym obiektywem, w którym ponoć Leica maczała paluchy, 7 soczewek i w ogóle super, hiper. Ale przysłona 1.9, czyli taka dosyć typowa, ogniskowa, ekwiwalentna 24 mm. Dalej mamy 12 szerokokątne, 15 mm ekwiwalent ogniskowej i 50 kolejne tele z dobrą jak na teleobiektyw przysłoną 1.9, ale ogniskową 50 mm to mniej więcej tak około 2 razy, czyli takie bardziej portretowe przybliżenie. No, ale ta przysłona jest faktycznie niezła i rzeczywiście te zdjęcia, jak sobie porobiłem tym teleobiektywem, są całkiem spoko, tylko że no to przybliżenie jest takie duże, tak? To też trzeba pamiętać. Oczywiście tam są te tryby fotograficzne, lajki, jak ktoś się lubi pobawić, a model Pro dodatkowo jeszcze ma możliwość zapisu filmowego w trybie log, jakby się ktoś chciał bardziej takie zaawansowane filmowanie pobawić. Ale wydaje mi się, że jak ktoś się bawi w zaawansowane filmowanie, to nie filmuje telefonem Xiaomi. Może się mylę, ale takie mam coś przeczucie. No i co? Baterie 5000 mAh. No i znowu mamy poza procesorami różne moce ładowania, bo model Pro ma 120 W, a podstawka ma 67. No i właśnie co tutaj Jacek zauważył, różne procesory. Podstawa ma Dimensity 8200 Ultra, a Pro ma Dimensity 9200, czyli taki mocny i mocniejszy. Do tego są głośniki stereo, do tego są piloty podczerwieni, jest NFC. No i tutaj hura, producent obiecuje 5-letnie wsparcie poprawek zabezpieczeń i 4 duże update'y systemu, czyli 4 kolejne wersje systemu do przodu. Pytanie, czy dotrzymają słowa, no parzyją, mówili im. Poza tymi nowymi smartfonami, Xiaomi pokazało jeszcze Smartband 8 i Smartband 8 Active, czyli to są te opaski sportowe nowe. No oczywiście większy wyświetlacz, jaśniejszy wyświetlacz, w przypadku modelu Active niższa cena, nowa forma opaski, już nie jest taka pastylka wypychana z paska, tylko ona ma takie normalniejsze mocowania do paska, można mocowania wymieniać, są takie fancy łańcuszki, można nawet na szyi nosić i ona się wtedy specjalnie przełącza, że w inny sposób liczy kroki. No wiadomo, to jest, że tak powiem, urządzenie skazane na sukces, bo Mi Bandy to są najpopularniejsze opaski świata, czy tam teraz to się nazywa Xiaomi Smartband.
Słyszałem, że na szyi to digimorfuje w złoty wisiorek taki śliczny, z Tak, tak, brylantem. tak. A jeszcze jest opcja, że można sobie przypiąć do buta i wtedy to w ogóle jeszcze opaska podpowie, czy dobrze stawiamy stopy biegając. Jak mocno się odbijamy. No, kupa bajerów, a tak naprawdę, co dla mnie najistotniejsze, nowy design i rzeczywiście fajny, duży, jak na tą opaskę, oczywiście jak na jej wymiary, wyświetlacz z wąską ramką i to już wygląda naprawdę dobrze i no już nie bije taką taniością, jak te, powiedzmy tam, będy trójki, dwójki i tak dalej dawniej były. Mnie się mimo wszystko bardziej podobają te zegarki. Tam mają dwa w dwóch wersjach, bo pomijając kolorystyczne oczywiście, jedna jest tylko bluetoothowa, druga jest z LTE i z obsługą eSIM-a. I są to całkiem sympatyczne te zegarki, znaczy bez przesady. No, nie jest to top topów, ale jest to całkiem fajne z AMOLEDowym wyświetlaczykiem oczywiście, z bateryjką tam około 500 mAh. I tam producent deklaruje, że wystarcza na całkiem dużo. Przy tej wersji LTE to jest na przykład do 55 godzin, przy Bluetooth o 10 godzin dłużej. Ma oczywiście wszystkie funkcje sportowe, funkcje, nie wiem, migawki aparatu można sobie wyzwalać w telefonie, przeglądać można zdjęcia, które się zrobiło później i tak dalej. No, całkiem fajny zegar. Tak, no i tu co ważne, moi drodzy, ceny teraz. Xiaomi 13T jest w Polsce oferowany z pamięcią 8256 za 3000 bez złotówki. Tysiaka trzeba dołożyć do modelu 13T Pro, ale tu zyskujemy już pamięci 12512. No i teraz co ważne, do modelu Pro, słuchajcie, Xiaomi dodaje hulajnogę wartą 1800 zł. Ten podstawowy model Essential, no ale to jest, kurczę, hulajnoga dodawana do smartfona, no nie ma to tamto. A do modelu podstawowego przez sprzedaży dostaniecie też sympatyczny dodatek, bo tablet Redmi Pad. Czekaj, ile ten zestaw z hulajnogą kosztuje? Powtórz? 4000, a hulajnoga Okej. 1800 sama. Okej. Okej. No i to trwa do 8 października, więc trzeba by się pospieszyć. Xiaomi Band 8 177 zł, potem 199 po 3 października. No i uwaga, to nie ma NFC. Ta tańsza opaska Smart Band 8 Active 119 zł. Zegarki, no i właśnie te zegarki, o których Jacek mówił, 1099 zł zwykły, 1299 model z LTE. O, Tak wygląda. popatrz, a mi się zdawało, że widziałem ceny poniżej 1000, kurczę, a ten zwykły. Nie, nie, nie. Nie? Jacku, mogłeś widzieć poniżej 1000 przeliczone bezpośrednio z juanów, bo to by się zgadzało. Nie, bo ja sprawdzałem w sklepie chyba To przedsprzedaży. może był, to może była jedynka albo coś. Nie, to był na pewno ten zegarek, tylko on był w przedsprzedaży, cena była podana, możliwe, że cena była po prostu zakłamana przez to, że Może. premierą jeszcze, tak? Tak, możliwe, że była po prostu zaślepką. No ja podaję ceny, jakie, że tak powiem, dostaliśmy od Xiaomi, więc tutaj nie ma raczej przekłamania. No dobra, kontynuujmy w takim razie. Niewiele jest pozostałych premier, także nie będziemy was dzisiaj długo zanudzali. Jest na przykład Samsung Galaxy A05. Tym razem jest to Samsung z serii A bez optycznej stabilizacji obrazu. No, bo to jest podstawka i jeszcze jest drugi A05S. I tak znowu mamy sytuację, że są podobne, 6,7 calowe, ale ten podstawowy A05 ma ekran HD plus. Natomiast ten z dopiskiem S ma już Full HD, czyli no, dużo, dużo lepiej. 50-megapikselowy aparat w tej podstawce z dwójką, ósemka z przodu. W zasadzie no, ładowanie szybkie jest 25 W, to o tyle fajnie. Ładowarki oczywiście nie ma, bateria 5000. PLS-owy wyświetlaczek, ale TFT oczywiście nie OLED żaden, bo to jest ta taniość wielka. No i jeżeli chodzi o pamięci, to są pamięci, które przy tanim smartfonie mogą zadziałać. To jest 128 flesza i 6 giga RAM-u, co jest bardzo ważne dla działania aplikacji. Jest szansa, że będzie działał. Tak, no telefony jeszcze różnią się, chociaż wyglądają z frontu podobnie, mają kropelkowe nocze. A05 ma 8-megowy aparacik do selfie, A05S ma 13-megowy. No i A05S ma jeszcze z tyłu trzeci aparat, ale nie cieszcie się na zapas, bo to jest kolejna dwójeczka, tym razem do Maca. Dokładnie.
Procesory, moi drodzy. A05 ma MediaTek Helio G85, model z dopiskiem S ma Snapdragona 680. I w zasadzie tyle. Ceny będą ogłaszane sukcesywnie na rynkach, na których się te telefony pojawią. One w tej chwili się pojawiły w Malezji, zatem nawet tam nie udało mi się znaleźć nawet ceny na malezyjski rynek, a i tak by nam ona niewiele powiedziała. W każdym razie to są tanie telefony. Zastrzegamy się, że my do Malezji nie jedziemy, żeby kupić ten smartfon. Nie, na pewno się nie wybieramy, bo to są tanie telefony. Bilet na samolot by był dużo droższy niż ten telefon, na pewno. Tak, także Wam również nie polecamy w Malezji zakupu smartfonów jakichkolwiek. Oppo A18 też fajna konstrukcja, stosunkowo podobna do tego Galaxy, powiem szczerze, pod pewnymi względami, bo tam jest też Helio G85. IPS-owy wyświetlaczek tam 6,5 cala. Ale Z dźwięki. aparatami jest gorzej, bo jest 8 plus 2 plus 5 z przodu, także też właściwie nie ma co. I ładowanie chyba jest nawet gorsze. Ja nie pamiętam, jakie tam jest to ładowanie, ale chyba nawet jest poniżej. Podawali. 5000 mAh bateryjka bardzo podobna, też obsługa dwóch kart. W przypadku Samsungów to też uważajcie przy okazji, gdzie kupujecie, bo są takie, które obsługują tylko jedną kartę. Także gdybyście za granicą robili gdzieś online zakupy, to zwróćcie uwagę, czy ma obsługę dwóch kartek, jak byście chcieli. A z tego co widzę, to producent nawet nie podaje, zdaje się, Ładowania. mocy ładowarki, ładowania, więc chyba pewnie 10-watowe, skoro producent się nie chwali, ale jak już otworzyłem Prawdopodobnie. specyfikację, to Wam powiem, że telefon ma mini jacka jeszcze. Znaczy najgorsze jest to, że ma mało RAMu, bo ma 4 giga No, RAMu. Samsung jest lepszy pod tak, tym względem. Tutaj powinien dokładnie. I to działać jest szybciej. RAM DDR4X, a pamięć wewnętrzna to jest MMC 5.1. No to tak jeszcze gwoli uzupełnienia. Co to jest dwa kolory do wyboru. Także Oppo A12 również Wam nie polecam, przepraszam, A18 18. nie polecamy Wam za bardzo, nawet gdy był do kupienia we Wrocławiu albo Tak. Poznaniu. I 600 zł mniej więcej na nasze ten telefon kosztuje. Więc to już też w sumie dużo mówi. Pozdrawiamy Wrocław i Poznań. Tak jest. Tym razem poza tymi tanimi telefonami są również drogie telefony, bo na przykład Huawei pokazał Mate 60 RS w wersji Ultimate. Przy czym mówię wersji Ultimate, bo podstawowej wersji Mate RS nie widziałem. Także wersja Ultimate być może jest wersją podstawową, bo jeszcze nie wiem. No w sumie nie, trudno powiedzieć, ale wygląd jest znajomy, powiem szczerze. I tutaj Znaczy, jednak. mnie się bardzo nie podoba, powiem szczerze, on jest znowu na Porsche stylizowany jakoś dziwnie, mimo tego, że Porsche chyba nie ma już w tej chwili. Nie jest. Ultimate Design, Porsche Design nie ma. W każdym razie ten czerwony wygląda tak trochę dziwnie, krwiście i nie podoba mi się wcale. Ta druga wersja, trochę bardziej podstawowa, czarna, jest ładniejsza zdecydowanie chyba tym razem. Być może one w rzeczywistości na renderach wyglądają lepiej. Tutaj mi się, powiem szczerze, design tak średnio podoba. No i wszystko na topce, tak. Wrzucili tam tą pamięć 512 plus 16, jest obsługa nano memory card. Nie ma się za bardzo czym chwalić, ale jest 48 podstawowy aparat. Plus 40 szerokokątna, plus 48 z teleobiektywem, 13 z przodu. Procesorem się nie pochwalili. To jest procesor prawdopodobnie Huawei'a topowym. Taki jeden z plusem ostatni, ale nie ma oficjalnych danych, w związku z tym ja również nie umieściłem. Jest OLEDowy LTPO wyświetlacz do 120 Hz, adaptatywna częstotliwość. Spora rozdzielczość, dużo kolorów, 6,82 cala. Od smartfon dla kolekcjonerów tak naprawdę. Tak, i to myślę, że kolekcjonerów głównie z Chin, 7200, 7800 w przeliczeniu na nasze wychodzi. Także Więc cena jest zaporowa na tyle, że w zasadzie myślę, że można w ostatnie wersje podstawowe flagowców kupić Xiaomi, jeżeli się chce mieć rzeczywiście smartfona Xiaomi, i to będzie dobry wybór. Natomiast no, tutaj można kupować głównie ze względu na design, jeżeli się komuś to podoba. Mnie akurat tym razem nie, ale jeżeli się komuś podoba, to oczywiście jak najbardziej można.
Słuchaj, jest natomiast jedna niespodzianka w tym tygodniu, która mnie zdziwiła dosyć konkretnie, dlatego że Kyocera zapowiadała całkiem niedawno, że w tym roku usuwa się z rynku. Znaczy, że w zasadzie przestają wypuszczać nowe telefony. Oczywiście do końca 2013 jeszcze obiecywali, że tak funkcjonują normalnie ze wszystkim i tak dalej. Później podtrzymują sprzedaż tego, co jest na rynku, jest oczywiście pełna obsługa dotycząca serwisowania, reklamacji i tak dalej. Natomiast zaskoczyli wszystkim tym, że wyrzucili na rynek taki malutki telefonik, malutki mówię oczywiście w cudzysłowie, ale on nie jest malutki, bo z wyświetlaczem 5.4 to trudno mówić o tym, że to jest duży telefon. A telefon nazywa się Kyocera Torq G06. Wypuścili go w sprzedaży operatorskiej dla AUKDDI do Japonii oczywiście wyłącznie w tej chwili, ale być może na normalny rynek japoński też wyjdzie. I powiedzieli, że będą prowadzili sprzedaż do momentu, kiedy będzie popyt, tak? Znaczy dopóki się będą te telefony... Ale rok się jeszcze nie skończył, więc wiesz, jeszcze do grudnia mogą zaprzestać produkcji, nie? A poza tym, no, może po prostu przestają produkować, zmieni zdanie i będą tylko dla operatorów tłuste telefony. Diabli wiedzą, czas pokaże. Znaczy oni w zasadzie i tak głównie dla operatorów produkowali telefony, bo w takiej wolnej sprzedaży to niewiele się Kyocer sprzedawało. To nie był producent w zasadzie jakoś tam szczególnie popularny poza Japonią. No, oczywiście marka znana, ale znana chyba maniaką, bo taki przeciętny konsument to Kyocera raczej nie kojarzy. Znaczy, ja byłem wielkim fanem w momencie, kiedy Kyocera robiła rzeczywiście duże, metalowe, ciężkie telefony. To były rzeczywiście tafony z prawdziwego zdarzenia. Poza Kyocerą nie widziałem, żeby ktokolwiek coś takiego robił tak porządnie. Poza tym pamiętam ich z naszej jednej wizyty w Barcelonie, kiedy pokazywali mi słuchawki z przewodnictwem kostnym do smartfonu. I to było rzeczywiście bardzo fajne. No to przedziwne przeżycie, kiedy można ze słuchawkami nurkować na przykład, tak? Tak, ale fakt jest faktem, że te słuchawki gram dziwnie. Teraz na targach IFA tak, wypróbowałem. Tak, one nie były topowe, jeżeli chodzi o audio. Szczerze, ale marka nie jest istotna. Kilka modeli właśnie mieli takich z przewodnictwem kostnym. Kurczę, żaden z nich nie grał dobrze. Żaden. Nie, one nie grają tak dobrze. To jest... grać, dociskałeś to tutaj, bo to tak za uchem to się nosi. No, ale z drugiej strony na przykład do prowadzenia rozmów, no to już tak tylko kto by chciał, no znowu pod wodą też nie pogadasz, więc taki trochę nonsens. No. Nie, ale do komunikacji na przykład bluetoothowej można, wiesz? No tak, żeby słyszeć otoczenie, na przykład dla rowerzystów, to może być bezpieczne rozwiązanie. Są takie maski, ja nie wiem, czy one nadal są w tej chwili jeszcze popularne, natomiast są takie maski zakrywające całą twarz razem z ustami. Także no nie tak, masz tutaj... W czasie COVID-u to chyba Dyson zrobił? No też taka ale ciekawa. Ale wcześniej, nie, ja mówię o maskach tych dla płetwonurków. A, dla płetwonurków, okej. Tak, dla płetwonurków, że zamiast tutaj takiego dziwnego ryjka świńskiego, ta maska zakrywała po prostu całą twarz. To jeszcze pan Cousteau, zdaje się, wymyślił takie maski. Ja, przepraszam, jeżeli się mylę, wszystkich, którzy się interesują nurkowaniem. Ale były takie maski i przy tym rzeczywiście fajnie można bez problemu rozmawiać. Można oczywiście, jak się zetknie, również maskami. Ale Bluetooth pozwala na trochę większą odległość pogadać sobie pod wodą, mimo wszystko też. W każdym razie, wracając do tej Kyocery, ładowanie zwykłe i bezprzewodowe, bo musi być, jest NFC, jest OLEDowy wyświetlacz, jak wspomniałem, przebojowy, bo 5,4 cala dla wszystkich, którzy chcieliby mały na dzisiejsze warunki smartfon, to jest bardzo fajna wiadomość, gdyby to było sprzedawane w Polsce. 4,270 tylko bateryjka, jeżeli chodzi o pamięci, też absolutne minimum, podobnie trochę jak w tych Samsungach, 128 plus 6. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, też tam co prawda są trzy aparaciki widać z tyłu, ale to też jest żaden cymes, bo 64 plus 16 plus 2, a to 64 dzielone na 4 jeszcze, także nic ciekawego tak naprawdę. Ósemka z przodu. Bo nie wspomniałem. Ciekawostka z Japonii po prostu. No i w sumie tą ciekawostką chyba kończymy dzisiaj, nie? Chyba kończymy dzisiaj, tak jak mówiliśmy. Nie ma w tym tygodniu wielu premier. No, początek października będzie bujny, no bo tak. Będzie wyczekiwany Galaxy FE. Nie wiem, czy ktoś jeszcze na niego czeka, bo tak z przecieków to powiem szczerze, mnie on niczego nie urywa.
Będą też piksele, które również mi niczego nie urywają, bo nie będzie ich w Polsce, więc ja bym po prostu nawet najchętniej to ich zbojkotował tą premierę zupełnie, bo skoro nie. Wjechały dzisiaj piksele do katalogu, także No tak, możecie ale zajrzeć. chciałbym One mają co wrócić. prawda adnotację, że to jest wstępna Ale specyfikacja, a nie taka oficjalna, lekka jest dosyć. ale w większości ta specyfikacja powinna się pokrywać z tym, co rzeczywiście jest, bo ja większość rzeczy z tej specyfikacji czerpałem z oficjalnych źródeł po prostu, tak. Także sobie, jak chcecie wiedzieć przed premierą, co mają piksele, jeżeli was w jakiś sposób interesują i tych wszystkich. Przepraszam, ja się jeszcze zastrzegę. Źródeł oficjalnych, ale dalekich od Google, czyli to są certyfikaty, benchmarki, Tak, także różne inne bierzcie pod uwagę, że specjalistyczne coś rzeczy. tam się jeszcze może zmienić, ale ogólny zarys tych telefonów to już będzie raczej taki, jak Jacek podał, myślę, jakby się jakoś tam czas Będzie na nie. pewno nowy procesor z zegarem 3 GHz, 9-rdzeniowy. Poza tym, no co, autofokus będzie w większości aparatów fotograficznych. Tam chyba w podstawce tylko szerokokątny nie ma autofokusa. Optyczna stabilizacja obrazu w wersji Pro będzie oczywiście teleobiektyw, no i dużo innych rzeczy, ale zajrzyjcie, po prostu zapraszam Was serdecznie do katalogu. Bajery, znowu ta nowa wersja tego wymazywacza niepożądanych elementów ze zdjęć i filmów się pojawi. No tam na pewno Google zrobi hype, ale niemal na pewno znowu nie zaoferuje tych telefonów oficjalnie w Polsce, więc papa. Nie dla nas. Nie Nie, ja się. dla psa kiełbasa. Ale zjadłbym kiełbasy. A Dobrej. to idź zjedz kiełbasę. Przepraszam wszystkich, którzy z obrzydzeniem podchodzą do kiełbasy oczywiście. Powinienem, że płatków owsianych bym zjadł. Zaraz będę jadł zresztą płatki owsiane, bo kiełbasy nie jem. O, no to współczuję. To może ci wyślę. Ale nie. Pasowali. Dziękuję. Jakoś sobie poradzę. Nie wiem, jak ci spożywczy zamkną, to wiesz. A za to do płatków owsianych sobie dosypię rodzynek. Dobra, już, bez pierdół. Cześć, trzymajcie się, dzięki, że Dajcie się. wpadliście. Zapraszamy was, chyba zapraszamy za tydzień? Zapraszamy za No tydzień proszę. oczywiście i życzymy wam smacznej kiełbasy na weekend. Wszystkiego dobrego, albo płatków owsianych. Cześć. Hej.